rolnictwie. Morska energetyka wiatrowa jest jednym z głównych filarów transformacji energetycznej Polski. To ona ma zagwarantować płynność energetyczną, zanim w naszym kraju powstaną pierwsze elektrownie atomowe. Zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Obserwujemy, dotyka nas to. Każdego z nas dotykają nas wzrost ceny paliw, wzrost ceny gazu, wzrost ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego szukanie rozwiązań, które będzie zabezpieczało te dostawy, a musimy powiedzieć też, że to zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło. Dlatego, że no, idąc tą ścieżką związaną chociażby z eliminacją kotłów węglowych, tak będziemy musieli to czymś zastąpić. Przyznaje ekspert do spraw energetyki dr Robert Golej. O tym, jak ważna jest dywersyfikacja dostaw źródeł energii i budowanie niezależności energetycznej, doskonale pokazała wojna na Ukrainie. Polska bardzo potrzebuje wszelkiego rodzaju źródeł wytwórczych energii elektrycznej, a jednym z takich źródeł wytwórczych może być energia odnawialna. Mówił ekonomista Paweł Młynarek. Polski rząd od kilku lat bardzo mocno rozbudowuje energetykę wiatrową, stawiając m.in. na budowę morskich farm wiatrowych. Potencjał jest ogromny. Eksperci szacują, że tak zwane instalacje offshore na polskim Bałtyku mogą osiągnąć nawet 28 gigawatów mocy. Według założeń polityki energetycznej Polski do 2040 roku ma to być 11 gigawatów. Budowa morskich farm wiatrowych jest związana z tym, że zwiększamy nasz potencjał wytwórczy. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że rozwój sektora offshore jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, podkreśla wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Grubarczyk. Jesteśmy w zasadzie na samym końcu już procesu koncesyjnego. W tym roku on się zakończy. Blisko 130 ofert, które wpłynęły na nasze pola offshore'owe, wskazują, jak ogromne jest zainteresowanie tym elementem, jeśli chodzi o energetykę, ale z drugiej strony przecież całą branżę, która będzie oparta na morzu. Wierzę mocno w to, że ten proces na tyle mocno przyspieszy, że już pierwsze farmy będą ustawione w 2025 roku. Morskim farmom wiatrowym sprzyja także Bałtyk. Akwen jest płytki, z w miarę płaskim i równym terenem i przede wszystkim wietrzny. Pod farmy wiatrowe Polska przeznaczyła około 1060 km2. Od kilku lat przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich i ten plan od ubiegłego roku już wszedł rozporządzeniem Rady Ministrów i w tym planie były już rozpatrzone miejsca, gdzie te farmy wiatrowe mogą stawać. Jest istotna głębokość tego obszaru, ważność dla środowiska, bo na najcenniejszych siedliskach nie stawiamy farm. To, żeby zachować swobodę żeglugi, czyli trasy żeglugowe. W ciągu najbliższych 3-4 lat powinniśmy mieć pierwszy prąd z morza. W morskie farmy wiatrowe chcą inwestować m.in. PKN Orlen, Energa, Shell czy też grupa PGE, która wraz z duńską firmą Ørsted zbudują pierwszą farmę wiatrową.